Sprzęt gotowy, policja i straż pożarna powiadomiona. Pozostają ostatnie przygotowania i można wyruszyć w trasę. Industriada w Pszowie rozpoczęła się od rajdu szlakiem szybów kopalni Anna, który wspólnie z Urzędem Miasta organizowała sekcja turystyki rowerowej przy Towarzystwie Przyjaciół Pszowa. W ubiegłym roku zaliczyliśmy połowę, może więcej niż połowę szybów i zostały nam jeszcze dwa szyby. Szyb Jodłownik i szyb Krzyżowice. I właśnie dzisiaj, w 2023 roku, chcemy te dwa obiekty, które należały kiedyś do kopalni Anny, zaliczyć, objechać i wtedy możemy powiedzieć, że w ramach Industriady objechaliśmy wszystkie szyby byłej kopalni Anna. A tak się składa, że wśród uczestników mieszkańcy nawet Pszowa nie wiedzieli, w których miejscach niektóre szyby się znajdują, albo że to był szyb, a obecnie są to obiekty już zagospodarowane przez firmy prywatne. Przy każdym obiekcie będzie jeszcze możliwość zapoznania się szczegółowo z historią tych obiektów. Mamy osoby zaproszone, które są rzeczoznawcami tych obiektów i będą przedstawiały właśnie historie związane z tymi szybami. Historię poznało ponad 90 uczestników rajdu. Powitał ich burmistrz miasta Czesław Krzystała. Widzę tutaj, można powiedzieć, sztafety pokoleń, bo jest dziadek, jest ojciec, jest wnuczek i to jest bardzo miłe, że tak spędzacie czas. Uważam, że dobrze. Meta jest na kopalni, na szybie kopalni Anna. Trasy nie znam, zobaczę. Pierwszy raz jestem. 20 km już w nogach. Później 20 do domu. Także rekreacyjnie. Mogła być pogoda trochę lepsza, ale myślę, że się jeszcze rozpogodzi. Tak fajnie będzie obstawiona przez te służby i bezpiecznie będziemy mogli jechać. I co byście nie chycili pany? Rajd rowerowy to początek dnia pełnego atrakcji zorganizowanych wokół maszynowni Szybu Chrobry. Jak co roku, niesłabnącym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie z przewodnikiem wnętrz budynków, w których znajdowała się maszyna wyciągowa. Zainteresowanych oprowadzali byli pracownicy kopalni Anna. Można zobaczyć kawał historii, ogromny arsenał techniki górniczej, która została sprowadzona tutaj z całego świata i została zainstalowana w tych pomieszczeniach. Można zobaczyć przepiękną architekturę, unikalną, autorstwa Hansa Pelcika. Hans Pelcik był jednym z najważniejszych architektów wczesnego modernizmu. W 1913 roku objął stanowisko głównego doradcy Rybnickiego Gwarectwa Węglowego. Wtedy właśnie zaprojektował kopalniane budynki w Pszowie. Ale nie tylko architektura, a także technika w tym miejscu ma swoją historię. Niektóre firmy, które to wyprodukowały, na przykład układ Leonarda wyprodukowany przez firmę Siemens i ta firma istnieje do dnia dzisiejszego. Suwnice wyprodukowane przez firmę z Berlina, która do dnia dzisiejszego urządzenia dźwignicowe produkuje. Może nie tak olbrzymie jak te, ale nadal firmy jeszcze ciągle istnieją. Układ Leonarda służy do sterowania silnikami windowymi. Wymyślił go u schyłku XIX wieku Harry Leonard, który współpracował z Tomaszem Edisonem. Rozwiązanie stosowano przez dziesiątki lat. Na kopalni Anna układ Leonarda wyłączono wraz z zamknięciem kopalni. Gdyby tylko miał zasilanie, mógłby funkcjonować do dziś. Jestem pierwszy raz. Ja lubię tego typu obiekty postindustrialne i przyjechałem z synem, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało tutaj. Wszystko wymagałoby jakiejś renowacji, ale myślę, że wszystko przed miastem. Tak? Z tego, co widzę, urząd zaczyna o tym myśleć i zaczyna działać w tej kwestii. Także warto byłoby to zachować. Myślę, że mogło to wyglądać lepiej niż w mieście obok, tak, w Rybniku. W czasie tegorocznej Industriady prezentowano fotografie członków grupy twórczej Photo Industrial Team, grafiki Joanny Pawełek oraz Henryka Topisza, a także malarstwo Maksymiliana Chojki. Były warsztaty dla dzieci, dmuchańce i święto kolorów. Był też skarbnik. Skarbnik to se chodzi, zaglądu na ta czelotka, co tu dzisiaj przyszła. Nie idzie se na chwilę znejść swojego miejsca, łażą tu bele kaj. Jedni cykają zdjęcia, nie wiem czy mogą, jedni jedzą lody. A jo co, jo dali swoje robią, wszyscy fedrowali z soboty, niedzielę. Czy myślisz, że to szło wszystko ogarnąć? Tych Karlusów młodych wachować, święto Barbara, czy to dała radę wszystkim? Ja się tym niekiedy muszę zajmować, no tak to już jest. Pszów w tym roku był obiektem zaprzyjaźnionym szlaku zabytków techniki. Wydarzenie organizował Miejski Ośrodek Kultury.